nie widać tej grzyweczki, ale zmieniłaś troszkę fryzurę, prawda, na grzywkę? Nie, to była peruka przecież. Była peruka. No to właśnie, to tutaj trzeba zdementować, no bo pojawiły się, słuchajcie, w internecie huczy, że Basia Kurdej Szatan ma nową fryzurę. Wszyscy już wiedzą, że to była peruka. To były próby charakteryzacji w serialu i sobie cyknęłam fotkę, ale ta próba w ogóle nie została dopuszczona potem do zdjęć, wcale nie będę tak wyglądać, także tylko to był taki żart. Nie podobało ci się? Ja kiedyś miałam grzywkę, więc ja się z grzywką czuję dobrze, ale wiesz, no peruka ma inne włosy, grube takie, twarde, więc to po prostu nieładnie się nie układało się na tyle dobrze. A mężowi się podobało? Słucham? Mężowi w grzywce się podobało? To znaczy ja Basię poznałem w grzywce, więc mi się bardzo Basia podobała, ale w naturalnych. Jak widziałem perukę, do mojej grzywki. Perukę widziałem, no to już tak stwierdziłem, że nie, no w naturalnych, jak miała swoją grzywkę, to było super. Ale powiedziałeś, o Jezu, wyglądałaś tak, jak nie, się podobnie, poznałeś. Tak, tak, dokładnie. Było takie, że ła, no, tak jak żeśmy się poznali. Ale no... no ale nie ten jest... kolor, nie ta grubość jednak... Było widać, tak, że to nienaturalne.